Co księża arcybiskupie, seniorze, ekscelencjo księże biskupie Adamie, szanowni państwo, pani wojewodo, pani przewodnicząca, panie rektorze, państwo profesorowie, wszyscy drodzy obecni, goście, księża, rodzice alumnów, którzy są tutaj zgromadzeni na swoim spotkaniu miesięcznym. W imieniu księdza rektora, który bezpośrednio jest gospodarzem tego miejsca, witam bardzo serdecznie naszego wybitnego, dostojnego i bardzo drugiego gościa, jakim jest pani ambasador Hanna Suchocka. Pani ambasador przedwczoraj obchodziła swoje urodziny, nie powiem które. Ale pani ambasador, najlepsze życzenia. Najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, dobrego zdrowia, także niezbędnych sił w tej posłudze nie tylko uniwersyteckiej na rodzimej uczelni pani ambasador, czyli Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale także, jak za chwilę sobie powiemy, w ramach specjalnej komisji, papieskiej komisji, do której pani ambasador została ostatnio powołana przez Ojca Świętego Franciszka. Przypomnę, że wywodzi się z Pleszewa, tam ukończyła liceum ogólnokształcące, podjęła studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. Jest doktorem nauk prawnych. Była później wykładowcą na tym wydziale w latach 1972-80, a także zasłynęła jako wykładowca Wydziału Prawa Świeckiego i Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To były lata 1988-92. Wykładała także w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Jest od 1992 roku adiunktem Centrum Praw Człowieka Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk. Była. Ale chyba jeszcze jest profesorem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. I po powrocie z Rzymu w ubiegłym roku jest profesorem prawa na Uniwersytecie Poznańskim. W wyborach do Sejmu sprzed 25 lat, w wyborach do Sejmu, który często jest nazwany kontraktowym, 4 czerwca 1980 roku startowała z listy Stronnictwa Demokratycznego, popierana przez Solidarność. Przepraszam, że będę prostować. Kandydowałam z listy Obywatelskiego Komitetu przy Lechu. Nie byłam wtedy, dawno już w SD, bo mnie wywalili. Rzeczywiście tak to się stało. Przepraszam bardzo, bo to było później, 10 lat później. W każdym razie zasłynęła, i to jest, chyba pani ambasador nie zaprzeczy, 8 października 1982 roku wraz z 4 innymi posłami tego stronnictwa opowiedziała się przeciwko ustawie delegalizującej Solidarność, za co została zawieszona w prawach członka, wykluczona z prac klubu poselskiego. W latach 89-2001, tutaj właśnie, sprawowała mandat posła na Sejm, będąc kolejno wybieraną na wiceprzewodniczącą Komisji Ustawodawczej. Była także członkinią delegacji polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 1995 roku została wiceprzewodniczącą Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez Prawo. Była również członkinią Komisji Mądrości Rady Europy oraz przewodniczącą Forum Polsko-Ukraińskiego. Zgadza się? Zgadza się. W 1997 w rządzie Jerzego Buzka objęła stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. 5 października 2001 roku została mianowana ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej przy stolicy
apostolskiej, a 13 czerwca 2002 roku dodatkowo także ambasadorem przy suwerennym wojskowym zakonie maltańskim. Z obu tych stanowisk została odwołana w dniu 19 czerwca 2013 roku z mocą od dnia 30 czerwca 2013. To jest bardzo ważne, za chwilę o tym powiem. 22 marca 2014 roku, a więc bardzo niedawno temu, niecały miesiąc, powołana w skład papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich, której obok dr Catherine Bonnet z Francji, Marie Collins z Irlandii, profesor Shelley Collins z Wielkiej Brytanii, kardynała Sina Patryka O'Malley'a ze Stanów Zjednoczonych, profesora Claudio Papale z Włoch i księdza Humberto Miguele Janes z Argentyny i księdza Hansa Zollnera z Niemiec. Zasłynęła oczywiście, to jest coś, co wysuwa panią ambasadą na jedną z najbardziej ważnych postaci historii niezbyt długiej III Rzeczypospolitej, że w latach 1982-83 była premierem rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Moje teraz, pani profesor, pani ambasador i profesor pozwoli, wspomnienia właśnie związane z wyborami do 1989 roku. Wtedy Poznań wziął wszystko, gdy chodzi o kandydatów do tego Sejmu kontraktowego, ponieważ właśnie z poparcia Solidarności pani ambasador została wtedy posłem na Sejm. A dalej podkreślałem wagę tego, że urzędowała do 30 czerwca ubiegłego roku, a to dlatego, że 29 dzień wcześniej jeszcze jako ambasador Rzeczypospolitej Polskiej asystowała przy ważnej dla naszej archidiecezji, metropolii, a także i dla mnie uroczystości wręczenia paliusza przez Ojca Świętego Franciszka, za co pani ambasador jestem szalenie wdzięczny, także za jej obecność wtedy na spotkaniu w Kolegium Polskim. I jeszcze jedna rzecz, która sięga kilku lat. Jeszcze byłem wtedy w Poznaniu, miałem przyjemność spotkać się z panią ambasador w Rzymie i wtedy z ogromnym zapałem mówiła o kościołach stacyjnych, których tradycję wskrzesiła, zwłaszcza w środowisku dyplomacji akredytowanej szczególnie przy Stolicy Apostolskiej. I taka nieśmiała myśl, którą ona wtedy rzuciła, że w Polsce by się też coś takiego przydało. Nie udało się tego wprowadzić w Poznaniu, ale w Łodzi tak, pani ambasador, z czego się bardzo cieszę. W zeszłym roku po raz pierwszy, w tym roku po raz drugi wierni Łodzi, ale nie tylko z tego miasta, ale również i okolic, spotykają się niemal codziennie, poza niedzielami jedynie, w kościołach stacyjnych naszego miasta na wspólnej modlitwie. Pani ambasador będzie dzisiaj razem z nami w kościele stacyjnym świętej Teresy wieczorem i zobaczy właśnie to szczególne doświadczenie wiary mieszkańców Łodzi związane z przeżywaniem Wielkiego Postu, z pielgrzymkami do kolejnych kościołów stacyjnych, z modlitwą szczególną, z kolektą zbieraną na potrzeby biednych danej parafii. To, że takie coś jest tu w Łodzi, jest nawiązaniem do antycznej, wspaniałej tradycji Rzymu. To zawdzięczamy pani ambasador, za to bardzo, bardzo chciałbym tutaj już teraz podziękować, prosząc panią ambasador właśnie o to, aby zechciała podzielić się tym, jak w niej dojrzewała ta idea kościołu stacyjnego, jak ją urzeczywistniała w swoim środowisku w Rzymie, czego owocem zresztą jest książka poświęcona kościołom stacyjnym. Ukazała się w wersji polskiej, ale niedawno także w wersji włoskiej. To wielkie uznanie dla pani ambasador, a jednocześnie powód, byśmy bardzo serdecznie pani ambasador tej publikacji pogratulowali. Szczęść Boże.